mamy druty, a nie opony. Dzisiejszy odcinek w nieco innej formie, mianowicie zostawiłem dziewczyny w domu i będę kręcił vloga na imprezie Motowośp w węgierskiej Górce, na którym to poznacie naszego nowego prezentera i członka ekipy, Wojtka, który jedzie właśnie przede mną w tym pięknym Lancerze Evo. I tym właśnie samochodem Wojtek będzie woził gości, którzy wpłacą odpowiednią ilość pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I zapewniam, że dla osób, które się na to zdecydują, będzie to absolutnie niezapomniane przeżycie, ponieważ jest to jeden z najciekawszych samochodów, jakimi miałem okazję jechać. Wojtek nieco dzisiaj opowie o tym samochodzie. Ja nigdy przed kamerą nie występowałem, ani nigdy nie gadałem do kamery. Chyba, że byłem na łączach z tobą. Ale dobra, poprawka, nigdy nie byłeś w ubraniu. Jak chcesz występujesz, to nie trzeba mówić. Ulubione zajęcie, a więc dźwiganie. Dobry kierowca wie, jak się wymienia opony. No, to niestety nieodłączny element. Teraz jest dźwiganie. Najpierw się dźwiga te koła, tam z powrotem, te topoły, a później się kręci tą śrubkę. 450 ton, proszę Państwa. Próbuję odpalić Evosa. Nie, chyba jednak nie. No co, idziemy teraz kleić kamerkę do kasku. Nie wziąłem kasku. Wziąłeś kask od razu? No tak, idziemy kleić kamerkę do kasku, więc weź kask. Ej, zgubiłem kask. Pytałeś się mnie kiedyś o kask, nie? No. I zgubiłem kask, komuś, nie wiem, tak mi się wydawało, pewnie komuś dałem albo coś, no. Zginął, po prostu, nie mam dla pilota kasku. I co się okazało, wsadziłem sobie do pudełka, idealnie w garażu na półkę odstawiłem i było w pudełku po kasku, nie? Ale miałem... I nie wpadłeś na to. Tak, nie wpadłem na to, a mam burdel po prostu tam, nie? Taki cegot. I ostatnio sprawdzenie jakieś sprawy, jak się znalazł, nie? Dojadę się ustawiać, na już wiele chętnych dojazdy ze mną. I nie wiem na ile po prostu ten sprzęt teraz.
sama trasa? Spodziewałem się, że będzie gorzej. Nie jestem jakimś super fanatykiem jakichś takich turbociasnych, parkingowych OS-ików, ale nie wiem, całkiem fajnie się jeździło. Całkiem przyjemnie, całkiem okej. W ogóle jak na taki brak wierzenia i tak dalej, to nawet w miarę siadało. Kluczyki od samochodu, a stałem tutaj i to z tobą tylko tutaj gadałem i nie wiem, gdzie się podziałem. A nie masz gdzieś w kurce albo gdzieś na fotelu? Ej, stary, wyciągam... Maseczce. Skąd mogłem wiedzieć, że mam bluzę z kangurkiem, kurwa? Kto by to mógł przewidzieć takie rzeczy? Auto trzyma. Fajnie kleiło, dopóki się opona nie zepsuła, czy tak powiem. Powystawały gdzie indziej druty, właściwie na tych drutach to tutaj przyjechałem. P4 krawężników jestem dosyć blisko, stary. Nie wiem, jakoś coraz dziwniej działają mi te opony po prostu. Ale to nie trzyma? No. A, nie, ja chyba druty powychodziły z tyłu i tam. Ludziom? Tak, ale stary, nie wiem, ja bym się chyba, nie wiem, chyba bardziej jarał. Powiem taką, mam dziwną kordę, że ja tak bardzo się jaram, że sam bym stał godzinę, aby się tym przejechać, stary. Ale po prostu, byli tacy ludzie, co stali godzinę. Byli tacy. O, warto było czekać. Super, stary. Nie, Ewo to jest. Raz w ogóle jakoś dziwnie nie ogarnąłem i wpadłem w krawężnik, ale nic się nie stało, stary, pergatała i tak dalej. Na najeździe.
osób obsłużyłem. Dosyć ciekawa sprawa. Nie wiem, nie liczyłem, z 15-20 osób. Coś koło tego. Więc ogólnie jestem mega zadowolony i mega zadowolony z tego, jak samochód się spisał, bo działa do teraz. I chyba mnie zawiezie do domu, co brzmi magicznie. No i udało się trochę pomóc dzieciakom, więc świetna sprawa. Artur jedzie teraz swoje dziewiątko. Jednak na zwężce jest. Na zwężce? No. Czy nie ma podtrzymania? Czy ma podtrzymanie, ale ma 300 koni. W sumie ciekawe, bo odpychało się tak w miarę zdrowo. Patrz, jaki w ogóle był stary. Ej, idziemy ten zaglądem w pecie. Wow. Takiej motoryzacji już nie ma chyba, nie? No, niezbyt. To jest 73. On wygląda na starszy, ale 73 go robiłem. Ej, faktycznie, wygląda na starszy wóz. No jest mega, mega. To jest auto zrobione na zamówienie Królowej Brytyjskiej. Co ty gadasz? To jest specjalny model na to zrobiony. I jak nie wiem, oglądacie na Netflixie może taki serial The Crow. Tam te samochody też są normalnie. Te, jak się przyjrzycie modelowi, to jest identyczne. Ciekawe. 5000 sztuk zrobili. Co ty gadasz? No. Jak? W ogóle te lusterka są genialne na błotnikach, po prostu uwielbiam to. Ej, stary, chodź, patrz. Adaś. I coś takiego by się nam przydało do kręcenia filmu. To się nazywa fake taxi. Na czerwonym dywanie. To jest to, stary. Na podwójnym wydechu, stary. Zanim to było modne, to już coś takiego robili Czeskanie. Szybę w dół, bo nic nie widać. Zrobię ci zdjęcie pamiątkowe. Chcesz? Będziesz się mógł pochwalić. Nie działa mu to. Poszło? Mikrobłędy, ale moim zdaniem też zrobił, bo jechałem z nim na prawym, a... Się pospinał. Tak, bo normalnie nie robił tych głupich błędów. Chyba, że się uda jeszcze ten wjechać M4-eczką. Lecimy M4-ką. Wbijaj, stary, zrobimy to. Kurde, w tym aucie ładnie pachnie świeżością. Trzymaj kciuki, aby wpadł jako sierpiątko!
świetny wóz. Wspaniały wóz. Co już cię marzyłem o takim wodzie. Dużo w nim zmieniłeś? No, trochę tak. Ale to zrobimy osobny odcinek o tym. Chyba... Bo tutaj jest dużo do opowiadania. Chyba musimy zrobić osobny odcinek. Tutaj jest dużo do opowiadania o tym samochodzie. No nie? Dokładnie. Jest absurdalny, to na pewno. Na pewno daje mnóstwo emocji i robi po prostu wrażenie nawet na mnie, a mam go trochę lat. Tak ciekawie. Rozwaliłeś coś? Zderzek z tyłu. Pokaż, pochwal się. Zia się stała tutaj. No kurwa, to zawsze w boju, zawsze w boju tak to wygląda, tak to wygląda. Cut.